Dzień dobry. Tak się okazało, że nie dojechałem do Częstochowy w nocy, ponieważ osoba, która miała mnie odebrać przez sprawy bardzo, bardzo ważne, nie odebrała mnie i ja postanowiłem przyjechać sobie tutaj do hotelu, Hotel Royal. Tutaj w centrum, taki miły, bardzo mi się podoba taki design. Prawie jak we Francji. To jest u nas centrum, nie wiem, jaka ulica. Jechałem w nocy, niedaleko od Wawelia. No i jest naprawdę bardzo wygodna cena ze śniadaniem. Przestrzeń jest też ok. Niby on jest nie nowy, ale wygląda ok. Zaraz zobaczymy. To u nas Hotel Royal. O tak. I tutaj to jest nad Warszawa, Żwirki i Wigury. W Krakowie. Gertrudy, świętej Gertrudy 26-29. 130 zł kosztuje ze śniadania. Macie taką wodę, możecie się napić. Jedna taka, druga tam była inna, taki śmieszny czajniczek. Taki czajnik. A to jest francuska woda za 3 euro. Na lotnisku oczywiście. To jest bardzo, bardzo wygodne łóżko. Tutaj mamy lodówka, ale to jest mini bar. Lodówkę nawet nie zobaczyłem, jak je otwierać. Aha, tutaj. Uważaj, nic nie ma. Być nie może w hotelach na 3 gwiazdki. Taka duża. Jak się ona nazywa? Prysznic. Mamy wszystko. Suszarkę, nie suszarkę. Wygodny, cichy. Najważniejsze zamykać sobie, zasłaniać okna przed, by rano was nie obudziło. A generalnie było fajnie, w samolocie mało ludzi. Mój ulubiony Airbus A321 Wizz Aira. I naprawdę jest ok. On jest bardziej komfortowy, cichy i nie odczuwa się tak ciśnienia. Nie ma takiej różnicy ciśnienia jak w innych samolotach mniejszych. Takie u nas tutaj. No cóż. Na tyle po Francji. Teraz można wracać. Czerwona u mnie taka twarz. Ja nawet nie myślałem, że będzie tak gorąco. No, lepiej brać z sobą do opalania. Do smarowania jakiś tam, nie wiem, płyn albo coś innego. Do zobaczenia, pozdrawiam, pa pa.